Hej, cześć. Powiem wam, że miałem. Okej, Bugsplat. Świetnie. Riot. Potraficie. Nie wiem, co zrobić. Nic nie potraficie. Wchodzę do gry, naprawdę. Riot jest jedną z największych firm, które teraz powiedzmy. Oni prowadzą tylko jedną grę. Blizzard prowadzi na przykład wiele gier. Riot ma bardzo duże fundusze, naprawdę. To jest bogata firma. A mają naprawdę takie cholerne problemy, żeby ogarnąć tego klienta. Często mam takiego buga, jak wchodzę do gry, że gra mi się nie ładuje, muszę zaczekać, nie mogę się zrekonektować, dopóki inni się ładują. To też jest w ogóle niezłe beka. Czy to jest kolejny? Nie, okej, nie wiem, o co biega. Wracając. Ładuje mi się gra, wywala mnie, nie mogę się zrekonektować, dopóki inni się ładują. Bugsplaty dziwne. W ogóle wtedy, jak nie mogę się załadować, to też jest dosyć zabawne, bo nie mam przycisku reconnect, tylko mam skip waiting for stats. I w trakcie tego, jak nacisnę, to jakby mogę spróbować znowu wejść do kolejki. Także już raz zdarzyło mi się tak pomylić, że wydawało mi się, że gra się po prostu nie odpaliła. A tak naprawdę była. Czerwona karta nawet jest lepsza w tej sytuacji. Nie wiem, ale prawdopodobnie. Kajsa wychodzi z bazy. Dobra, więc jednak będziemy mieli całą grę. I to jest Kajsa w dżungli. Ciekawe, co jej się stało. Czy ona też coś miała? Nie, bo nie miała reconnecta. Ona chyba po prostu zaspała, nie? Tak mi się wydaje. Okej, koniec narzekania. Nie będę wam truł i psuł nastroi negatywizmem jakimś. Czas się skupić. Gramy dzisiaj TFM przeciwko Kacie. Jest to jakiś one trick. Okej. Okay. Nice. Misnąłem kanona. Wiecie, jakie to jest złe uczucie, misnąć kanona? Ja teraz wiem, niestety. A, no i jeszcze dosyć ważna informacja, że gram z Fleet Footwork. Zabezpieczam tylko tutaj od katy. Okej, nic nie zabezpieczam. A, czy ja chcę się flashować po to? Nie. Lol. Ciekawy początek. Będzie mój. I teraz przeżyję. Uff. Jeszcze mam fraga. O mój Boże! Dobry start! Dobry start! Aż mi serce stanęło. Bo się nie spodziewałem. Wiecie, na początku taki miałem dosyć negatywny nastrój, muszę przyznać. A tutaj. O proszę. Okej. To jak teraz wygląda sytuacja? Ja mam 3-0. Po tym całym trollingu, który tutaj miał miejsce. A, swoją drogą, może was zdziwić nick tego konta, Noisy. A, to jest... Zmieniłem nick po prostu, miałem to konto z tym śmiesznym nickiem Deldrinów, nie wiem, czy pamiętacie. Część osób wie, bo wiem, że nawet rozpoznaje. W ogóle to jest taki dziwny nick. Także szacunek, jak ktoś czasem gra i ludzie rozpoznają. Ja bym nie rozpoznał jakiegoś typa. Okej, to było dziwne. Tylko tyle.
Bez flasha ciężko mi będzie tak naprawdę coś jej zrobić. Tutaj idzie Warwick. Dlatego ona pinguje. Jeżeli chodziło o faktycznie o Warwicka. Jest i Warwick i Nami. Powinienem się trzymać tej drugiej strony raczej. Muszę cały czas obserwować mapę, bo ten Warwick może w każdym momencie próbować mnie tutaj zajść. Czy to już? Nie. No tylko ataka obija. Okej, czyli go nie myją. I wiecie co, w tym momencie ja się już rozglądam. Gdzie mogę użyć ulta? Ważne jest, żeby na szóstym levelu jako TF być w miarę zdrowym. No i teraz wbiła kata szóstkę. To też dobrze jest zaczekać, dobrze będzie dla mnie, jeżeli zaczekam na egzosta. Wcześniej nie bardzo chciałbym się z nią bić. Zawsze mogę jej trochę pogrozić gold cardem, nie? Jeżeli będzie podchodziła jakoś bardziej blisko. Bardzo dużym plusem Fleet Footworka jest to, że się mogę trzymać na takim dosyć wysokim poziomie zdrowia. No i co tam, przyjacielu, Antriku? Bardzo niedobrze się składa. Co? Co ty? Czy to jest nielegalne, co on zrobił? Widzieliście, jak on skręcił? Jeżeli on by tak skręcił w moją stronę, odbił się od tej ściany, wiem, że tak się dzieje czasem, ale jeżeli on by się odbił w moją stronę, omegę, chyba bym wyszedł. Bardzo niedobrze, bo wszystkie linie przegrywają. Ja oczywiście będę mógł spróbować coś im pomóc. Tak zwany zaunujący gold card. Już ma szóstkę Warwick. Trzeba się mu przyglądać. To taka ta. Daje się tak obijać. Okej. Okay. Uda nam się? Tak. Mamy go. Chleba. Tutaj będzie Warwick. Kata, 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 kata. Okej, okay, możemy gonić. Nieważne. Myślałem szczerze mówiąc, że tutaj będzie kata, bo tak zupełnie straciłem rachubę z tego, gdzie ona jest. Ale chyba się po prostu cofnęła, miała mało zdrowia. Okej. Okay. Ale udało się jeden kill przekazać Jaxowi. Jaxa będzie... Bardzo dobrze byłoby nafidować Jaxa, bo będziemy mocno go potrzebowali i na Siona, i na Warwicka. O nie, serio. Najgorzej. Przeżyli? Jakim cudem? Ta kata musiała coś zepsuć, jak na moje. Bo tak to nie widzę innej możliwości. Chcę tutaj zzonować ją, okej. Okay. Jeżeli szłaby inną drogą, to by wyszło. Obawiam się, że Jax... Nie, dobra, Jax przeżyje. Skaczesz? Będę mógł ją zaraz zabić. Ja się healuję i rzucając spele. Wystarczy, że tutaj zostanę. Zaraz będziemy ulta Warwick, to jest duży minus.
Okej. Mamy Ulrika, ale niestety. Fuck! To mnie zabiło. Okej. Kajsa jest dalej w plecy. W ogóle nie może się bić z Ulrikiem. Także jej obecność niespecjalnie pomogła tutaj. Okej, ale mam Erkę. Ale nie będę miał gdzie jej użyć, bo botlane zginie i to cały. I gra zaczyna wyglądać bardzo, bardzo niedobrze. GG jungler. Nie no. Kajsa była awk, nie? Takie blamienie jest trochę bez sensu. Nie jej wina. A zresztą oni giną sami na... To nie jest tak, że przez junglera. Ja nie wiem, jak to się stało. Oni chyba są duo, skoro tak razem zgodnie hejcą tego junglera biednego. Ale to nie jest tak, że to jest wina... Okej. To nie jest tak, że to jest wina tej Kajsy. To wyjdzie? Prawie. Jeżeli by to bardziej spokojnie zagrała, wtedy by wyszło. Nie? Okej. Dobra, jeden za jeden. Nie jest... Chociaż nie, chwila, bo ja te wcześniej zginąłem, okej, czyli... Nie no, raczej nie jest to Worf. Ciężko mi powiedzieć, żeby to było Worf. Ciekawe jest to, że chyba maksuje... że Sion chyba maksuje E, ale możliwe, że na Sionach tak się robi. Mało gram Sionem. Nie wiem, wydaje mi się, że tutaj szukanie fragów jest jednak mimo wszystko moją najlepszą opcją, bo nie mam co lepszego zrobić. Żeby... Jeżeli chcemy zacząć jakoś grać, no musi zacząć moja drużyna mieć jakieś fragi. Więc nawet jeżeli to jest kosztem tego, że ja ginę, wydaje mi się, że to jest, nie jest taki zły deal. Idę Seeker Alamgarda pierwszego, no bo niestety... To. I to. Lucian i Warwick. Ta kata jakoś nie jest taka groźna. Nie. O nie, te miniony. Dlaczego one tak targetują? Co to jest? Wybiega poza inne, żeby biec po te, co mają mało zdrowia. Od kiedy miniony potrafią last hitować? Okej. Okay. O tak, to jest dobre. Dobrze, Kajsa. Szkoda, że nie udało się dwóch fragów. Tutaj, jeżeli kata gdzieś będzie obok. Stoję blisko, żeby. Okej, okay, dobra. Starałem się stać jak najbliżej tego Warwicka, żeby może zmienił cel. Wiecie, tak odruchowo. Nie próbował gonić, ale i tak udało się przeżyć ziomeczkom. Dziesięć sekund do Erki. Nie zabiję go. Na plecach mam katę. Okej, okay. Kata jest jednak dosyć daleko. Ups, nie, jest. Dobrze, że tego kanona nie misnąłem. Okej.
O tak. Jak smakują CS-y Jana. Jak smakuje moja farma. Chyba odpuszczę tą wieżę. Znaczy, wieżę oni nie puszczą, bo to jest na mi i kata. Chodzi mi o to, że się teraz cofnę i nie będę odpychał cały czas fali. Wydaje mi się, że nie ma sensu. Lepiej pobiec na mida. Tam, gdzie ginie Jax. Nie widzę, wszyscy zgodnie chcą się poddawać. Czasem są takie gierki, wiecie, że teamy nie mają i kiepskie morale, i no, przegrywają linie. Ale wydaje mi się, że możemy to wygrać. No, przeciwnicy nie mają damage'a w swoim kompie. O, dobra karta. Ups. No cofaj, 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 cofaj. Okej, okay, kogokolwiek. Mamy ich. Ktoś tu może być? Warwick może być, nie? Okej, okay, nie gonię dalej. W miarę wyszło, w miarę wyszło. Dobrze, że resetów nie podostawała... Kata. Okej. No stąd, 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 stąd! Dobra. Nawet asysty nie dostałem za tą nami. Nie dobiegłem. No w sumie niczym jej nie trafiłem. Ale chciałem, żeby jak najszybciej stunował. Bo... wiecie, potem ja mogłem dobiec z moim stunem. Łatwo. Tu jest materiał na R-kę jakiś? Chyba nie bardzo. Chyba tu jest bardziej materiał na odciąganie katy, która spróbuje mnie zabić. Możliwe, że dajwując. Jej! Tak się robi fragi. Ile mi brakuje? Dobra. 300. Tylko, że ja sam tego nie defnę teraz. To i tak nie jest first turret, więc bez większego znaczenia, czy zgarnął go, czy nie. To nas w ogóle nie boli. Fajnie byłoby zgarnąć, wiecie co? Tego tureta. Trochę jakieś mamy FPS dropy. Okej, okay. I teraz stać mnie na Lichbane'a. Okej, okay, oni tak aż zabijają? Jakie koksy mam w teamie. Ja przed chwilą myślałem, że to jest team feederów. Popatrzcie. Prawie znowu mi oddali fraga. Okej, okay, exhaust. Wiecie co? W ogóle może was zdziwić, co robi exhaust na TF-ie. Bardzo mało osób gra z exhaustem. Zwykle jest to wybór taki... mocno, nie wiem, pussy, że tak powiem, ale jeżeli gram na katę, bardzo lubię to, naprawdę. Jeżeli kata się nafiduje, to ten gold card niedużo robi. Potrzebujesz czasu, żeby go wybrać. A bardzo często będzie tak, że nie będzie on jednak pod ręką. I tutaj właśnie wchodzi ten... tutaj właśnie wchodzi exhaust, który sprawia to, że kata wskakuje, rzucasz na nią exhausta i ona nic nie robi. No może nie nic. Robi coś zmniejszone o 40%, ale to jest naprawdę dużo. Bo kata polega na resetach. A zmniejszenie damage'a o 40% zwykle
uniemożliwia jej zgarnięcie tego resetu. I rozumiecie pewnie. A druga sprawa, jeżeli chodzi o Free Footwork, popatrzcie, 150 hila. Jak grałem TF-em, pod koniec gierki udawało się wyciągać 300. To już naprawdę duże cyfry. Okej. Okay. O, nie fajnie. Co ty robisz? Pierwsza karta. Zasada pierwszej karty. Jeżeli przeciwnik ma lowka, to nie czekasz, tylko rzucasz pierwszą kartę. WW od razu się naciska. Fajnie. Udało się zaorać one tricka katy. Jeżeli się zastanawiacie, jaki to jest poziom gry, to wbrew temu, co może się wam wydawać, poziom jest gdzieś... powinien być wyższe diamenty. My mogłem to sprawdzić. Okej, to było zabawne. Chciałem zasłonić jego erkę, swoją erkę, ale to jest takie strasznie głupie, bo on może kierować. Także nie wiem, możecie powiedzieć, że trolluję. A ja wtedy nie zaprzeczę. Jest! Mamy wyfidowanego Jaxa. Patrzcie, Jax ma jeden item, więc jest już wyfidowany. I taki Jax z jednym przedmiotem już daje radę spokojnie zabijać Warwicka. Fajnie. Ale w ogóle wszyscy popatrzcie, jak tutaj są behind, jeżeli chodzi o przedmioty w tej grze. Nie wiem, Rod of Ages nie jest w sumie jakieś dużo tańsze od innych przedmiotów. No ale jednak mogę je zaliczyć za jeden przedmiot. No to ja już mam dwa, w zasadzie trzy z Zonią. A, jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o runy. W zasadzie wiecie co, zdjęcie run pewnie wrzuciłem na początku, ale nie bardzo tłumaczyłem, a teraz mam chwilkę, to wytłumaczę coś. Chcę poeksperymentować. Jest jeszcze jeden powód, dla którego buduję precyzję. Teraz poszedłem. Jest to Presence of Mind, które przywraca manę na fragu. Ale to akurat mnie niewiele obchodzi. Ale zmniejszenie cooldownu na ulcie wydaje się ciekawe. Zwłaszcza do takiego TF-a, dla postaci z globalnym ultem. Ja, naprawdę interesująca opcja. Okay. Muszę uważać. Ten Jax zgarnia tę fragę. Okej, nie. Nie udało mu się zasłonić ulta tego Siona. O, dobrze, zasłaniać jego erkę. Ale on jest biedny, popatrzcie. Warwick chciał zgarnąć tego kraba tak bardzo. O, poważnie? Tak. Miałem nadzieję na to, że uda mi się zresetować Lich Bane'a, ale dałem się trafić nami, bomblem, przez to, że za bardzo się skupiałem. No i co proksujesz? No nie tylko ty chcesz farmę. Ale jesteśmy w naprawdę dobrej sytuacji teraz. Tak szybko ta gra się zmieniła. No i po ostatnim patchu TF trochę szybciej będzie puszował turety. Wiecie co, chyba zacznę znowu trochę więcej grać TF-em. To jest naprawdę bardzo przyjemna postać. Bez drużyny jest ciężko, no ale czasem można trochę pomóc tej drużynie. Tak jak ja w early udało mi się przetradować na przykład kill na mnie za to, że Jax dostał killa.
Yo. Jak leci. Nami. O, o. O nie, dobrze. Okej, okay, jednak dobrze. A nie, 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 kata, kata, kata. A nie, chwila, bo kata ma rołka. To znowu dobrze. Te fragi lecą po prostu jeden za drugim. I to była walka w ogóle bez Jaxa, wyobraźcie sobie. Także... A przeciwnicy byli wszyscy, tak. Okej. Okay. No ale w sumie... Ten bot nie chciał się poddawać. Okej. Okay. To nawet zabawne. Nawet zabawne. Bo teraz ich botlane ma 1-12. Okej, okay, wezmę małkę herbaty. Strasznie lubię kupować jakieś takie dziwne mieszanki herbat. Takie trochę moje zboczenie, że jak jestem w jakimś sklepie, idę na dział herbat i patrzę, czy jest coś dziwnego. A to dzisiaj na przykład znalazłem melisę z pigwą. Taka, powiem szczerze, nawet smaczna. Zwykła melisa jest taka specyficzna, nie każdy lubi. Ja na przykład nie bardzo przepadam. Ale ta z pigwą jest bardzo smaczna. Powinienem na Luciana iść, ale stunelowałem i go nie zobaczyłem. A był na redzie. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego stankowałem te hity, to po to, żeby ten minion żył. Bo ja, jak... Dopóki minion żyje jakiś w pobliżu tego, w pobliżu wieży, twój, to wieża nie ma tego pasywa, że redukuje damage. To jest dosyć ważne. Często ludzie bardzo błędnie właśnie robią to, że... jak idzie jeden minion, powiedzmy, zwłaszcza na niższym poziomie. Zaraz powiem, tylko skończmy. Idzie jeden minion, jak są gry na przykład powiedzmy w brązie czy silverze i jest pięć postaci załóżmy, bo zejsowali przeciwników. I jest taka sytuacja, że ten minion wchodzi pod wieżę, wieża go zabija i wszyscy tłuką potem taki mały damage turretowi. A jedna osoba powinna po prostu stankować wieżę i wtedy ją się robi dwa razy szybciej. Okej, okay, a kogo zhonorujemy? Myślę, że zhonoruję Kaisę za State Cool. Bo się nie tiltowała. Jakieś śmieszne misje. Jej, D2, 95 LP. Drugi damage dealt w grze. Na TF-ie to nie jest takie ważne. To jest taka wisienka na torcie. Jak macie ten drugi damage, to bardzo dobrze, ale nie jest on... Nie jest on wymagany. Często się robi największy, nie? Ale... ale głównie z tego powodu, że TF ma taki dosyć... Ma dosyć taki schematyczny poke, prawda? Ale nie ma dużego DPS-a, więc są postacie, którymi... Jak dobrze jakiś gracz gra, to bardzo łatwo jest zrobić większy damage. Okej, okay, fajnie, jestem zadowolony z LP-ków. Zaraz D1 może się uda tutaj wbić. I otworzę jeszcze sobie kapsułę, bo przy okazji... Kupowania RP-ków na zmianę niku zostało mi trochę i kupiłem tą MSI Capsule. Kapsuła MSI. Nie wiem, czy Capsule się tak czyta. Okej. Okay. Zobaczymy, co mi dropnie. SKT T1 Jax. Nie podoba mi się ten skin. Natyk Janna. Sultan Gangplank. Okej. Okay. ta kapsuła była strasznie słabym biznesem. Ale przynajmniej będę miał esencję pomarańczową na to, żeby wziąć inne skiny. Okej. Okay. Mam nadzieję, że gierka wam się podobała. Słyszymy się w kolejnych filmach. Peace.